i tu ten nadmiar wprasowałam. Tak to wygląda. Przypinamy teraz to obłożenie baskinki prawa do prawej na miejscach najpierw tych najważniejszych, strategicznych. Tu możemy też sobie to dopiąć, ale tylko pomocniczo. Też ten centymetr, nie? Zostawiamy później na wszycie. I teraz tak. Musimy, o, spięłam to już razem, odgiąć to, co wcześniej zostawiliśmy. Możemy to sobie gdzieś tu przypiąć, żeby nam się nie pchało pod ręce. Teraz tu znowu muszę zostawić też centymetr powyżej od tego punktu, od którego będę zaczynała przyszywać. Czy to jest zrozumiałe? Tak. O, tu od tego miejsca będę zaczynała przyszywać. Tu jest ten centymetr wyżej pozostawiony do szycia. Tak samo sobie mogę upiąć drugą stronę, przygotować i wtedy zmieniam znowu stopkę na stopkę do wypustki. I cały dół mogę objechać. Bez przerwy powinno to pasować. Jeżeli gdzieś Wam coś nie pasuje, to na tym etapie po prostu trzeba to poprawić. Jeżeli czegoś jest za mało, bądź też za dużo, bo naprowadzaliście jakieś poprawki, to wtedy teraz byłby moment na to, żeby to poprawić. Bo to musi wszystko tu grać. Baskinka będzie ładnie leżała, jeżeli ona będzie idealnie z tą podszewką, z tym obłożeniem pasowała. Nie może być ani za dużo, ani za mało. Już się zaczynają właśnie takie bardzo grube miejsca. Składamy to do długości. Nie, nie w
ten sposób nie gdzieś tam kontrolować to cały czas. Można to sobie zafastrygować. Albo gęściej upiąć szpilkami. Odpinamy to i możemy wywrócić i zaprasować. To jest to ładnie wszystko zaprasować. Wystudzasz, tak? Tak. Kryptoreklama. Teraz wykończymy wypustką rękaw. Przygotujemy go tutaj do guzików. Ale chciałabym zasugerować, żeby zanim to zrobicie, żeby upiąć ten rękaw na ramieniu i przymierzyć i dokładnie sprawdzić długość rękawa. I wtedy zostawiamy, tak, bierzemy długość plus zostawiamy 1 cm tylko na założenie. Jest to właśnie dosyć ryzykowne. Teraz ogólnie rękaw, wykończenie go podszewką, zwłaszcza w kolorze, nie będzie łatwym zadaniem, a poza tym
Tutaj też dodatkowa trudność to jest to, że rękaw musimy idealnie dopasować z długości, bo jeżeli nam zabraknie, później się okaże, to nie będzie możliwości wydłużenia go. Skrócić to jeszcze pół biedy, chociaż będzie z tym dużo pracy, ale już na pewno go nie wydłużymy. Teraz tutaj było takie nacięcie, jeszcze tutaj może troszeczkę przedłużę, pokazywałam wcześniej, gdzie to naciąć. I zaczynamy wszywać wypustkę od tego miejsca. Tu jest to szycie. Tu z tą wypustką wyjść. Teraz tutaj normalnie centymetr od brzegu. Też ponacinałaś wypustkę, żeby zakręcać, czy nie? Nie, to tu jest zbyt mały zakręt, ale to na pewno muszę naciąć na rogu. Dojeżdżamy do tego miejsca. Tak? I będziemy tu. Dobrze będzie widać, jak to zaprasuje. To będzie ten listek pod spodem, a to będzie to na wierzchu. W ten sposób. I tu będą guziczki. Zaprasowałam sobie tą wypustkę. Później będzie mi łatwiej przy wszywaniu podszewki. Teraz musimy wykończyć te kawałki. W tym celu musimy to odgiąć. Troszkę jakby nawet złamać lekko ten zamek. Tu ostrygnować i też zostawić około centymetra tu wolnego. To na pewno będzie ciężko, bo tu jest bardzo grubo, więc może ja sobie zmienię stopkę na tą do zamka. Igiełkę przesuniemy całkiem na bok. Możliwie jak najbardziej, to może jakoś to się uda tutaj chwycić. Jak nie, można to też ręcznie zrobić, jeżeli ktoś ma z tym kłopot, bo
Myślę, że ja też będę miała z tym mały kłopot, ale... Wywijamy to do góry. Zapas cały, nie na dwie strony, tylko do góry. I przeszywamy to. To samo robimy z drugą stroną.